Moi rodzice tam pobrali się w roku 1931. No i potem, jak zwykle, porodziły się dzieci. Najpierw siostra się urodziła w 1937, potem ja w 1939, a później brat Edek w 1944. I ten 1944 rok był rokiem dla nas bardzo już takim tragicznym, no bo wojna, mordy Ukraińców, proszę pana, i tak jak mama opowiadała, pewnej nocy w grudniu zapukano do naszego okna w naszym domku Ukrainiec i powiedział po ukraińsku, oczywiście powiedział burska wtikajte, bo budu trezaty. I wtedy mama w tą noc spakowała tą trójkę dzieci, 3-miesięcznego brata Edka owinęła i wywiózł nas do Przemyśla, tenże Ukrainiec, do Puru. Banderowcy przychodzili, i to jak światła, no to lampa naftowa na suficie, nie wiecie jakie to jest. No to stłukli to i tego. I ciemno w domu, ja byłam jeszcze taka mała, no co 5 lat, 6 tego. Jak siedziałam, brat mój. No to tak się tego i zbili, pozabierali takie rzeczy, ubrania, coś, bo tu kiedyś kufry były, nie takie safle, takie kufry. Pozabierali i do ojca mojego, bo oni tak mówili, wujku, zbierajcie się, nie? No odwieź na drugą wioskę. No to ojciec mój, no co, zaprzęgnął wóz konia i wiezie. To wrócił stamtąd, to był tak poobijany, że całe, nie dość, że ich zawiózł, to jeszcze go tak pobili. No więc w Purze, jak to w Purze pan wie, wszy prawie nas by zjadły. I potem zaczęto wywozić, mama po prostu się postarała, żeby nas z Przemyśla zawieźć do rodziny, do Rymanowa Zdroju, tam podkarpackie. I tam byliśmy u tej cioci, babci. Półtora roku. Też w ogromnej biedzie, bo to wie pan, wojna. Tam na Podkarpaciu ta bieda była. Człowiek, ja pamiętam siebie w takich urywkach, że pragnęłam chwilami chleba, którego mi mama nie mogła dać bez pozwolenia swojej cioci, babci. No a też raz napadli nas Ukraińcy, banderowcy i tak tam do tego, no nie to, no, za jedzeniem też, no bo... I tak wyszli, ale jeden wrócił. I tak jakby coś szukał, nie? I mówi tak do ojca mego. Bo oni takie, wujku takie mieli. Bo wujku, wy zautra uciekajcie. Bo jak se przyjedem, to że was nie budę, mówi. Że was już... No i na drugi dzień tośmy na drugą wioskę. Aż pojechaliśmy do takiego baraku i... Tak się bidę klepało. Bo moi dziadkowie we wrześniu 1939 roku zostali, jak wybuchła wojna, no to wywozili wszystkich Mazurów, bo moi dziadkowie wywodzą się nie z, tam z Kresów, tylko z Rymanowa, z Posady Górnej, tu z Podkarpacia, w Krośnieńskim. A jak były te okresy, że wyjeżdżali Mazurzy, tak ich nazywano, za chlebem i miodem, więc moi dziadkowie wyjechali właśnie na Podole, tam do Krówiniec i w Tarnopolskie. I tam byli i w czasie wojny zostali wywiezieni na Sybir, tam potem do Krasnowodzka z czwórką dzieci pojechali. Tam po tym całym pobycie, jak już odwilż nastąpiła, zabrano, z Krasnowodzka wyjechali do Persji. Persja jak dała im jeść i zaczęto ich tam dożywiać, bo oni by przyjechali bardzo ponoć wycieńczeni. No to dziadkowie pomarli i jedna ciocia, a jedna ciocia Janka i wujek Mietek transportem zostali przewiezieni do Indii, do sierocińca. I tam moja ciocia skończyła średnią szkołę angielską, a wujek wyjechał do Anglii.
został w marynarce, takim marynarzem był. Nie wiem, czy kończył jakąś tam szkołę, czy nie. No i jak tam ciocia była w tych Indiach, to w 46 czy 7 roku, czy w 8, już nie wiem, moja mama przez Polski Czerwony Krzyż ich tutaj ciotkę ściągnęła, tą ciotkę Jankę. Ja byłam taka mała, moja siostra starsza, była taka bieda, że przez tą rzekę była taka płytka i to znaczy nie tylko ja, inni też przechodziliby tam. I tam na Rosji kwosy ze zboża zbieraliśmy, przynosili, suszyli na żarnach i placki na płycie na kuchni się piekło. Mama, jak uciekaliśmy z tych Kluwiniec, to zabrała ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy i maszynę do szycia, która jest do tej pory u mnie tutaj jako... Jedyna pamiątka. Jedyna pamiątka po mamie i ta maszyna nas, proszę pana, utrzymywała w czasie końca wojny, bo mama naprawiała w wojsku ubrania, te pałatki szyła, dorabiała, a oni nam dawali zupę smaczną. Pamiętam smak tych zup. A tato, co robi tato? A tato w tym czasie jest na wojnie, proszę pana. Tato jest na wojnie. W 44, na przełomie 44-45 roku, pierwszy raz ojca zobaczyliśmy, jak przyjechał już po zakończeniu wojny. W pięknym, ja go tak widzę, jak siedzi w mundurze i trzyma tego rocznego już syna na kolanach i tak się cieszy z tego Edka, tym Edkiem. My mieszkali obok dużej wioski. To była taka mała... Taka osada. No taka, ja wiem, może do 30 domów tam takie było. No i też były domy strzechą kryte i blachą. I blachą, tak, też tak różnie było. A czy w tej dużej osadzie to była szkoła, był jakiś dom wiejski? Była szkoła. Szkoła była. Tak, no tak dom wiejski to nie wiem, ale wiem, że szkoła była tam. To jeszcze... No szkoła była, cerkiew. Kościół był 2 kilometry w innej, bo to był Niżborg Stary, Niżborg Nowy i Niżborg Szlachecki. No tak. Czyli w tym szlacheckim był kościół, najprawdopodobniej. Tragiczna była podróż z Przemyśla do tego Rymanowa. Osada górna pod Rymanowem, bo to szarwarkiem nas wieźli ode wsi do wsi. To była zima, strasznie, ten 3-miesięczny Edek, to czasami mama mówi, że już myślała, że go że zamarzł na tych furmankach. Różni ludzie nas przyjmowali na noclegi. Pamiętam w Dynowie, mama tak opowiadała, że przyszła z naszą, przywiózł nas ten sołtys do jakiejś tam pani, dla której ważniejsze były koty jak my. I moja siostra niebacznie otworzyła te drzwi i kot uciekł. Wie pan, że nas wygoniła w czasie tej nocy wygoniła nas i musieliśmy szukać noclegu. To był bardzo ciężki okres, ale czy czuła się pani jak dziecko normalne? Oprócz tego, że było ciężko, trzeba było to jedzenie jakoś w jakiś sposób zdobywać, to czuła się pani normalnie jako dziecko, prawda? No, tak. Tak, czyli że bawiliście się normalnie. Mam chusteczkę haftowaną, to pamiętam. O. Czyli to jest piosenka to Stara jak świat. Stara jak świat, tak, to pamiętam. Myśmy trafili tutaj, jak ojciec wrócił z wojny w 46 roku, w 45-6, to tam nam dali domek taki w tym Rymanowie Zdroju, ale mój tato nie mógł się w ogóle tam zaklimatyzować i podjął decyzję, że przyjeżdżamy tu na ziemię odzyskanej. W 46 roku przyjechaliśmy tutaj i już tu się kończy moja taka opowieść tej tragedii. Wszyscy pani, cała rodzina przeżyła wojnę? Wszyscy przeżyliście wojnę? Tak. No, tylko tak przez tą wojnę to siostrę moją była na robotach w Niemczech, zabrali jedną siostrę i tego, a tak to
przeżyliśmy, bo to jeszcze takie nieduże byłyśmy. Tutaj, proszę pana, już byli moi stryjowie. Był stryj Marian i stryj Janek, bo oni prędzej przyjechali transportem tam z tych Krówiniec jakoś. To się wszystko rozjechało. Myśmy pojechali na Podkarpacie, a oni jechali prosto gdzieś tutaj na te... Transportem całym. Tym transportem całym. Jeszcze w niektórych domach byli Niemcy. Jeszcze się plątali, proszę pana, Ruscy. Jeszcze w nocy mój tato opowiadał, że było słychać strzały. Jeszcze takie były różne no niedobitki takich chyba wojskowych czy kogoś. Także tutaj jeszcze ci, którzy przyjechali, osadnicy, to pamiętam, były warty takie nocne kolejno z domu do domu. Mężczyźni wartowali. Także tak to było. To my... Bo my przyjechaliśmy wagonem do Brochowa, a z Brochowa to te takie konie duże, jakoś one się nazywały, tą furmanką tutaj. No to tu jeszcze, gdzie dom, to wszędzie Niemcy i Polacy i tak. Ale zgadzali się, tam nie było jakichś takich zadróż, żeby z tym Niemcom wypędzać ich, czy... A ojciec mój poszedł na wojnę w 44, no znaczy ja nie wiem w którym roku dokładnie, ale w 44 roku go nie było, bo jak się urodził ten brat, to taty już nie było, tato był, przeszedł cały szlak pierwszej armii Wojska Polskiego. Tak, informowali w 44. Tak, tak. I ojciec przeszedł całą armię tam. I odznaczenia dostał, i podziękowania, i medale. To jest ślubne zdjęcie moich rodziców z roku 34. A tu jest panieńskie moje, zdjęcie mojej mamy. Bardzo z koleżanką jest tutaj. A z wojny ojca, no to są tutaj z przedruków, bo to pamiętam, bo robił taki wywiad pan, który pisał też powojenne jakieś tam historie. No. Tu jest więcej o wojnie, o szlaku Wojska Polskiego. A jak pani przyjechała tutaj do Kobierzyc, ile pani miała lat? Ja byłam 35 roku, a do Kobierzyc 15 listopada 45. No to już tak pan trochę... A jak tu przyjechaliście, co zastaliście tu? Kobierzyca. Co zastaliście? Byli tu jeszcze Niemcy? Do Kobierzyc bezpośrednio tak. Państwo przyjechali. Też byli jeszcze Niemcy, bo ja tam mieszkałam, Dzielusia Krawcowa. Tam w tym, no z rodzicami. No to przyjechaliśmy 15 listopada. No to zima, nie? Tego. Zimno. No i Boże Narodzenie. A mieszkało raz, dwa, trzy rodziny niemieckie jeszcze w tym domu. I tego. To na Boże Narodzenie, na Wigilię poprzechodzili każdemu nam taki upominek na gwiazdkę przynieśli. Normalnie zaskoczeni byliśmy takim czymś. No. Dlatego, że utożsamialiście sobie Niemców jako Niemców, tych agresorów, tych mordujących. Natomiast wśród Niemców byli normalni ludzie. Tak, wszędzie tak. Wszędzie było tak. Wszędzie to ludzie, tak samo jak Ukraińcy byli też normalni, tak. Prawda, wśród tych banderowców. Moja mama ściągnęła przez Polski Czerwony Krzyż tą ciocię. Było trochę kłopotu, bo szok nastąpił i ciotka psychicznie niedomagała i trzeba ją było leczyć psychicznie. 3 miesiące była w szpitalu z Mekarzyńskiego z tego wrażenia. Bo to był dla niej szok. Oni rozeszły się swoją mamą, jako ona była młoda dziewczyna, a mama już była mężatką przecież. No i chorowała 3 miesiące, ale wyleczyła się dokumentnie, fajnie. I potem pracowała tutaj w Warsie na dworcu głównym, była kierownikiem zakładów tych gastronomicznych. A potem, proszę pana, wyjechała do Kanady, tam wyszła za mąż. Niefortuny, nie, bo to, nie wiem, i zmarła, tak.
tutaj, gdzie teraz ten, no sklepy GS-owskie, tu na tym, to był taki budynek bardzo ładny, nie tego, i po wojnie. Już było po wojnie, jak go zniszczyli. Aha. Natomiast tam, gdzie apteka teraz jest, to też był taki też budynek duży, ładny, też po wojnie, spalony, zniszczony. Ale dlaczego to? Czyli praktycznie mówiąc, przyjechaliście do Kobierzyc, które były niezniszczone, no. Nie tego, to była taka miejscowość jak dla Niemców w czasie wojny czy przed wojną. Odtwarzam sobie obrazy mojego tego terenu, jak chyba z opowieści mamy, że była gdzieś tam, że był jakiś kopiec, że było co. I zieleń, proszę pana, do tej pory wiosenna mnie nastraja, że ja jestem jak gdyby wspomnieniami właśnie w tych Kluwińcach. Ta zieleń, jak pamiętam, byłam tutaj na Ukrainie kiedyś na wycieczce i byliśmy przy Kamieńcu i tam takie te zielone te połacie tych łąk, tak. To ja tak sobie, Boże, to tak było chyba w Kluwińcach taka ta zieleń. Jeszcze tak po mojej matce, po ojcu, że są Polakami, a zostali tam. Mhm. Utrzymujecie kontakt? Tak, to tak o, na święta życzenia, czy na, no, z Nowym Rokiem to przeważnie. A była tam pani kiedyś? Właśnie bardzo mi się pragnę, bo cośkolwiek pamiętam i zobaczyć, czy to tak jest, co pamiętam. Ale chciałabym tam pojechać, no ale to już nie dla mnie. Była moja najstarsza siostra, tam żyje 17 lat starsza ode mnie. To proszę panią, mówi, że to jest nie to, co było, że straszny bałagan tam. Takie zaniedbane to wszystko, takie to. Cieszę się, że po tym ciężkim moim dzieciństwie dożyłam takich czasów, że mogę powiedzieć, że jest mi dobrze. Że mam spokój wewnętrzny, że zrealizowały się moje plany. Tak bardzo marzyłam o tym, żeby zrobić studia. Nie wiem dlaczego tak moją ambicją było, żeby mieć wyższe studia. Cały czas się kręciłam przy tym, bo w zawodzie nauczycielskim to trzeba było się dokształcać. Więc najpierw zrobiłam SN, też plastykę z placami. Potem cały czas się szukało przygotowawczych kursów na te studia. No i wreszcie dostałam się na te studia do Poznania i w 80. obroniłam pracę. I muszę powiedzieć, że doceniona byłam jako nauczyciel, potem awansowano mnie. Także moje wszystkie jakieś takie ambicje, muszę powiedzieć, że spełniły się. Doczekałam się, że byłam w okresie, że był papieżem Polak, że spokój, że sklepy się wreszcie zapełniły. No jest. Tylko się obawiam, żeby teraźniejsza sytuacja, jaka się wytworzyła, żeby nie zburzyła tego wszystkiego, bo to jest denerwujące.